zwykłych obywateli na równych prawach. Panie Bożeniu, z Pani punktu widzenia, co jest najważniejsze w rozmowach z organizacjami? Rada Pożytku jest taką przestrzenią, w której organizacje mogą zgłaszać właśnie tego rodzaju uwagi o małej przejrzystości procedur, o nierównym dostępie do tych samych dóbr dla organizacji, o uznaniowości. Dlatego rady jako organy doradcze i pomocnicze w obszarze budowania tej dobrej współpracy mają za zadanie walczyć właśnie o przejrzystość, wypracowywanie standardów. Często urzędnicy zastrzegają, że jeżeli nie ma ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie oraz w rozporządzeniach do tej ustawy konkretnego katalogu działań, które na przykład ich zobowiązują do podejmowania pewnych działań, tych działań nie podejmują, ale jednak dobre praktyki, które są wypracowywane w innych województwach przez inne rady i wymieniane na wzajemnych forach, jakby mobilizują przewodniczących rad do tego, aby te procedury wprowadzać. I mimo, że na przykład nie ma obowiązku regulaminu do tego trybu, ale jednak pewne procedury przejrzystości i wytyczne dla organizacji, no musimy zabiegać, nawet jeżeli to nie wynika wprost z ustawy. I to właśnie jest umocowanie rady w ustawie jako organu. Bolączka polega na tym, że zarówno samorządy, jak i same organizacje nie widzą efektu korzyści w funkcjonowaniu rad. Tam, gdzie rady funkcjonują aktywnie, a mam nadzieję, że Rada Województwa Lubelskiego funkcjonuje bardzo efektywnie, bo... To już na koniec powiem, że Pani była w Warszawie na tym spotkaniu w ministerstwie. Czy usłyszała Pani jakieś zapowiedzi na temat właśnie działalności rad, nowości, których nie było? Rady funkcjonują niezależnie przy poszczególnych szczeblach samorządu, od wojewódzkiego do gminnego. Nasycenie radami jest niestety niewielkie. Ustawodawca robi wszystko, aby zobligować jednostki samorządu terytorialnego, ale także motywować organizacje, bo do tej pory był to obowiązek fakultatywny powoływania rady. Teraz na wniosek co najmniej 5 organizacji rady muszą powstać obligatoryjnie i to jest ta nowelizacja, która jakby mobilizuje. Minister odpowiedzialny za pożytek wskazał na konieczność współpracy pomiędzy wszystkimi szczeblami rad, ale także podjęty był temat wieloletnich programów współpracy dla samorządów. Do tej pory tym głównym dokumentem, o którym wcześniej wspomniałam, jest ten roczny program współpracy pomiędzy samorządem a organizacjami, ale fakultatywnie ustawa nakłada na samorządy obowiązek sporządzania wieloletnich programów współpracy. Niestety bardzo niewiele samorządów ma taki program. W posiedzeniu Rady Krajowej uczestniczył nowy minister, który rozporządzeniem rządu z 8 stycznia tego roku dopiero został powołany. Jest to pełnomocnik rządu do spraw społeczeństwa obywatelskiego. Nadmienił, że w jego kompetencjach będzie także zachęcanie rad pożytku do mobilizowania samorządów, aby takie wieloletnie programy tworzyły. Dodatkowo też poruszył temat nowelizacji zasad co do odpisu 1%. Organizacje wielokrotnie zgłaszały swoje uwagi, jeżeli chodzi właśnie o ten odpis i nad tym trzeba się głęboko pochylić, aby organizacje mniejsze, organizacje lokalne także mogły z tego tortu równomiernie korzystać. Niestety w tej chwili sytuacja wygląda tak, że gros środków z 1% w skali roku jest to 500 milionów, czy powiedzmy 360 milionów, trafia do niewielu organizacji. Dużych. Tak. Mają one wtedy budżet i na reklamę, mają niewspółmierne możliwości zatrudniania fachowców do promowania i profesjonalnych kampanii społecznych w tym zakresie, czego niestety
nie mają małe organizacje i my z poziomu lokalnego jako Rada Pożytku włączamy się w uczenie organizacji, tej profesjonalizacji, umiejętności dostępu do mediów publicznych, do tego nieodpłatnego czasu antenowego, ale organizacje nie mają odwagi, nie mają wiedzy, nie mają chęci, aby z tego korzystać, ponieważ koncentrują się na bieżącej działalności, na pozyskiwanie funduszy, na własne funkcjonowanie, często na przetrwanie, jeżeli na przykład jest poza okresem konkursowym długa przerwa i to powoduje, że jest konieczność powołania na poziomie województw takich centrów wsparcia dla organizacji. Dziękuję bardzo pani Bożena Lisowska, radna Sejmiku i przewodnicząca Rady Działalności Pożytku Publicznego i pan Wojciech Dec byli moimi gośćmi. Dziękuję bardzo. Dziękuję, do zobaczenia. A na kolejną część programu zapraszam już za kilka chwil. Będzie między innymi o kłopotach sędziów. Twój problem, moja sprawa. To ludzie uratowali Erdogana za pomocą instrumentów, które on chciał zabierać. Za pomocą sieci społecznościowych, za pomocą nielegalnych demonstracji. Zwracam się do naszych żołnierzy. Nie można zaakceptować tego, że celujecie z broni do ludzi, do waszych matek, ojców, braci i sióstr. Jeśli używacie tych pistoletów przeciwko ludziom, którzy wam je dali, zapłacicie za to wysoką cenę. Czy ten zamach w jakikolwiek sposób odwróci te wszystkie faktycznie autorytarne tendencje, które wykazywał rząd Erdogana? Czy najważniejsze. Panie na to drugi i wydaje mi się, że ten zamach zostanie wykorzystany jako pretekst do przykręcenia śruby. Te obecne władze myślę, że bardzo skrupulatnie i dokładnie wykorzystają do eliminacji ludzi, którzy ich zdaniem mogliby to tak uszkodzić obecnemu prezydentowi. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Posłuchaj, aby zrozumieć. Bo ta sprawa, jak przyjdzie, to dojdzie. Gdy jeździ Justyna, bywają takie komentarze, on jeździ siłowo, prawda? Że te biegaczki inaczej trochę tam się poruszają. To też wiadomo, zależy od budowy ciała, wzrostu i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale też, że mąż później zaczęła biegać, porównując tam z Norweszkami. A Norwegowie rodzą się z natami na nogach. Biedne matki. Przy niedzieli o sporcie. Od 17 do 19. Tylko w Radiu Tok FM. Zaprasza Przemysław Iwańczyk. Reklama. Czas na szkolną przygodę pełną nowych wyzwań. W trosce o wygodę i styl powstała kolekcja ubrań Lupin. Już jutro w Lidlu między innymi bluzy dziewczęce i chłopięce, wyściełane ciepłym, grubym i miłym w dotyku futerkiem. Tylko 33 zł. 33 zł. A do tego pikowane kamizelki zapewniające dzieciom ciepło w chłodne dni. Także za 33 zł. 33 zł za kamizelkę. Ruszamy także z wyprzedażą artykułów szkolnych. Lista artykułów na www.lidl.pl. Lidl. Co tydzień coś nowego. Pieniądze z Unii Europejskiej to jest w ogóle bardzo ciekawy temat. Postanowiliśmy od początku po te pieniądze sięgać. To jest coś, co nam pozwala biznes rozwijać. Ty też skorzystaj z funduszy europejskich. Słuchaj audycji Super Fundusze w Radiu Tok FM. W każdy poniedziałek po 12.40. Program jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Mega weekend w Kauflandzie. Mleko K Classic 0,5% litr. 99 groszy. Tylko 99 groszy. Więcej na kaufland.pl. Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Agnieszka Lipińska. Maja Włoszczowska, wicemistrzynią olimpijską w kolarstwie górskim. Dziś o kolejny medal powalczą szczypiorniści. Z Niemcami zagrają o brąz. Spore utrudnienia na A1 między węzłami Nowy Ciechocinek i Włocławek Północ w Kujawsko-Pomorskiem. Przewróciła się tam laweta. Ruch w kierunku Łodzi odbywa się tylko pasem awaryjnym. Więcej informacji o 13. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Twój problem, moja sprawa. Karmienie piersią w miejscu publicznym nie powinno być potępiane. Tak napisała do mnie pani Zofia, emerytka spod Poznania,
I od tego właśnie listu zacznę tę część mojego programu. Pani Zofia pisze między innymi tak. Mam 62 lata, swoje w życiu przeżyłam, wychowałam troje dzieci. Dyskusja, która obecnie ma miejsce na temat karmienia piersią na przykład w restauracji czy w parku, jest nie na miejscu. Matka, która karmi piersią, ma prawo to robić, gdy jej maleństwo chce jeść. Tak pisze pani Zofia i dalej, oczywiście w sklepach czy restauracjach powinny być miejsca do karmienia. Bo nie przypuszczam, by dla większości kobiet karmienie piersią na widoku innych było czymś przyjemnym i wyczekiwanym. Szkoda, że o tym się zapomina, napisała słuchaczka. Ja dziękuję za ten kontakt. Mój adres dla wszystkich państwa problem@tok.fm. Oczywiście można pisać m.in. o państwa doświadczeniach w zakresie właśnie karmienia piersią. Zachęcam, problem@tok.fm. A już teraz u mnie inny zupełnie temat i przedstawiciel Biura Rzecznika Praw Obywatelskich. A będzie m.in. o problemach niektórych sędziów. Twój problem, moja sprawa. Proszę państwa, moim gościem w studiu w Warszawie jest pan Mirosław Wróblewski, dyrektor Zespołu Prawa Konstytucyjnego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. Dzień dobry, panie dyrektorze. Dzień dobry, panie redaktor, dzień dobry państwu. Tematów będzie kilka, ale zaczniemy naszą rozmowę od problemu, z którym spotkał się niepełnoletni pan Tymon. Złożył oświadczenie właśnie takie, znaczy taką prośbę o dostęp do informacji w określonej sprawie i tego dostępu, jak rozumiem, nie uzyskał. No i właśnie poprosił Rzecznika Praw Obywatelskich o pomoc. Panie dyrektorze, jak to wygląda z punktu widzenia prawa, jeśli chodzi o uprawnienia osób nieletnich? Rzeczywiście w sprawie, w której pan Tymon chciał uzyskać informację publiczną od naukowej i akademickiej sieci komputerowej, tej informacji nie uzyskał, a następnie Wojewódzki Sąd Administracyjny odrzucił jego skargę na brak rozpoznania jego wniosku. Z tej przyczyny, że jest osobą niepełnoletnią, nie posiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych. Przepisy prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi odsyłają do procedury cywilnej w zakresie uprawnień takich osób o ograniczonych zdolnościach do czynnościach prawnych, ale trzeba powiedzieć, że te przepisy zdaniem rzecznika nie zostały właściwie zastosowane. Zarówno organ administracji, jak i sąd dosyć poszły na łatwiznę, jeżeli można powiedzieć tak kolokwialnie, powiedziały panie Tymonie, musi pan mieć przedstawiciela ustawowego. Czyli w pana sprawie uzyskania informacji publicznej powinni zgłosić się przedstawiciele ustawowi, czyli pana rodzice. W opinii rzecznika i także w opinii doktryny osoby małoletnie mogą podejmować te czynności, przede wszystkim, które nie stanowią jakichś czynności zobowiązujących, czy też czynności rozporządzających, które by w jakikolwiek sposób mogły zagrozić na przykład majątkowi takiego pełnoletniego, czyli narazić go na zawarcie jakiejś niekorzystnej umowy. To są przepisy ochronne, ale uzyskanie informacji publicznej, czy też w innej sprawie uzyskania aktu zgonu dziadka, bo w taką sprawę także pan Tymon ma i tam także nie uzyskał pomocy ze strony organu administracji, no w żaden sposób to nie naraża jego prawa, realizuje swoje obywatelskie prawa dostępu do informacji publicznej, czy też dostępu do informacji o zmarłych przodkach. Dlatego też Rzecznik Praw Obywatelskich zdecydował się właśnie na wniesienie tych skarg do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Panie dyrektorze, tego typu sprawy, gdy nieletni proszą was o pomoc, zdarzają się częściej, czy tylko i wyłącznie ten obywatel właśnie o imieniu Tymon się do was w tej kwestii zwrócił? No oczywiście, że zdarzają się częściej, ale też muszę przyznać, że pan Tymon jest osobą wyjątkową, rzeczywiście bardzo intensywnie przecierającą, dokładnie tak, przeciera świadomość swoich praw, przecierającą chyba nowe szlaki prawne, walczącą o swoje sprawy. I muszę powiedzieć, że tutaj ja jestem pełen podziwu dla jego uporu,
który, jeżeli oczywiście NSA podzieli te wnioski rzecznika i wnioski pana Tymona, będą służyć także innym osobom niepełnoletnim i pokazywać, że mogą samodzielnie realizować swoje prawa. Drugi temat, który chciałam poruszyć, który znalazł odbicie w jednym z wystąpień rzecznika praw obywatelskich, dotyczy biegłych sądowych. Wiemy o tym, że na opinię biegłych, zwłaszcza z zakresu medycyny, czeka się bardzo niejednokrotnie, bardzo długo, ale również na przykład biegłych księgowych też tutaj te okresy oczekiwania są bardzo, bardzo długie i często wydłużają całą procedurę w postępowaniu w prokuraturze, czy później już na etapie sądowym. Do kogo wystąpiliście i o co? I jakie tutaj macie doświadczenia, jeśli chodzi o informacje, które płyną od obywateli do rzecznika praw obywatelskich? No rzeczywiście pani redaktor pyta o bardzo istotny problem. Problem braku kompleksowej regulacji ustawowej biegłych sądowych w Polsce i związanej czy z tym problemem, czy w ogóle z ogółem problemów dotyczących biegłych, problemem przewlekłości postępowań sądowych. Rzecznik Praw Obywatelskich w tej sprawie występuje do ministra sprawiedliwości już od kilku lat. I można powiedzieć, że dostajemy dosyć regularnie takie odpowiedzi, które są odpowiedziami no dzisiaj na etapie prac odpowiada wiceminister sprawiedliwości 8 sierpnia, że nie jest możliwe określenie daty zakończenia rządowych prac nad projektem ustawy. Jakkolwiek zostały podjęte wstępne działania, nie został on zgłoszony do wykazu prac legislacyjnych. Muszę powiedzieć, że jak na 3-letnią korespondencję jest to mocno rozczarowujące. A dlaczego? Dlatego, że po pierwsze narusza to prawo obywateli do uzyskania rozstrzygnięcia sądowego w rozsądnym okresie czasu. To gwarantuje konstytucja, gwarantuje konwencja. Po drugie, to są konkretne koszty dla państwa. Z tytułu przewlekłości postępowań sądowych Polska zapłaciła już ponad 13 milionów złotych. Tych skarg na przewlekłość w zakresie biegłych sądowych uznawane przez sądy jest bardzo dużo. To jest powyżej 40% spraw. Sądy zasądzają odszkodowania. A więc należałoby powiedzieć, jeżeli chcemy zacząć od czegoś reformę wymiaru sprawiedliwości, to z pewnością od reformy systemu biegłych sądowych. Dzisiaj istniejące co prawda środki no nie są niestety efektywnie wdrażane. Trzeba przyznać, że Ministerstwo Sprawiedliwości podejmuje tu działania, ale z pewnością brak tej kompleksowej regulacji ustawowej narusza prawa obywatelskie, ale także, jak widać, narusza interesy finansowe Skarbu Państwa. Panie dyrektorze, w jaki sposób to, żeby to kompleksowo właśnie w ustawie te kwestie jakby rozstrzygnąć i w jaki sposób to zmieni sytuację osób, które no, występują przed sądem i czekają na te opinie biegłych, czy to właśnie na etapie postępowania prokuratorskiego, czy w sądzie? No oczywiście istniejące rozwiązania, jak już powiedziałem, nie są wystarczające. Tak. Rzecznik pokazuje konkretne przykłady. Badania zostały zrealizowane przez organizacje pozarządowe. W ubiegłym roku zakończyły swoje badanie Najwyższej Izby Kontroli i należy sięgnąć do tych przykładów, także przykładów negatywnych, w których nierzetelne badania ze strony biegłych sądowych doprowadziły albo do przewlekłości, albo do postawienia fałszywych zarzutów, albo też wręcz do niesłusznych skazań. We wszystkich tych sytuacjach sądy powinny mocniej egzekwować swoje uprawnienia i powinny być wyraźnie opisane w przepisach prawa. Być może luz decyzyjny tutaj jest zbyt duży. Z drugiej strony też trzeba pamiętać o samych biegłych sądowych. Powinny być takie zachęty, aby rzeczywiście najlepsi specjaliści, najefektywniej pracujący specjaliści byli dobrze wynagradzani, żeby istniała możliwość podwyższenia im wynagrodzenia wtedy, kiedy na to po prostu zasługują, albo ranga, waga sprawy. Ich istotność dla osób na przykład pokrzywdzonych jest istotna. Dzisiaj sądy są bardzo niechętne, żeby to czynić i w konsultacjach społecznych z pewnością ze środowiskiem
wypracowanie tych rozwiązań ustawowych mogłoby temu pomóc. No, z przykrością można powiedzieć, że pomimo całego szacunku dla podejmowanych dziś działań, te kilka lat to jest jednak ślamazarzenie się prac legislacyjnych. No, z nadzieją, nawet jeżeli to jest nadmierny optymizm, spoglądamy na to, że jednak znajdzie się czas, aby sytuację biegłych sądowych uregulować w taki sposób, aby poprawiła ona znacznie sytuację i zmniejszyła przewlekłość w polskim wymiarze sprawiedliwości. Panie dyrektorze, a na dziś rzeczywiście jakby sąd nie ma możliwości prawnych, żeby zobligować biegłego do przygotowania opinii w bardzo konkretnym terminie? Sądy posiadają pewnego rodzaju uprawnienia. Niestety nie korzystają z tych uprawnień w sposób wystarczający. Kierowane są wystąpienia. No na przykład są to sprawy w sprawach karnych. Te szczególne opóźnienia powodują, że procesy trwają tak długo. No, jesteśmy zasypywani oczywiście doniesieniami, które dotyczą tychże problemów, wieloletniego oczekiwania na wyroki. Z drugiej strony pojawiają się także przykłady, w których biegli sądowi wchodzą w rolę sądu i w ich opiniach pojawiają się opinie na temat winy bądź też braku winy osoby oskarżonej. No to są rzeczy, które trzeba wyeliminować z pewnością w praktyce. Powiedzieć trzeba, że oczywiście nowa ustawa nie rozwiąże wszystkich problemów. Z przepisów trzeba korzystać w sposób efektywny, ale jak dowiodło doświadczenie i dowiodły właśnie te raporty, a także raport Najwyższej Izby Kontroli, dzisiaj istniejące rozwiązania są jednak zbyt słabe. Pozostając niejako przy wymiarze sprawiedliwości, wiemy o tym wszyscy, że prezydent jakby nie powołał na stanowiska sędziego wyższego stopnia, fachowej nomenklatury tutaj nie przytoczę, nie powołał na sędziego wyższej instancji grupy sędziów, odmówił powołania i wiem, że część tych sędziów już prosi was jako rzecznika praw obywatelskich o pomoc. Ile takich skarg wpłynęło i jakie są wasze możliwości? Na dzień dzisiejszy wpłynęło do rzecznika praw obywatelskich, wpłynęły dwie skargi od dwóch sędziów, ale do rzecznika, no w zasadzie pismem do wiadomości, zwróciło się w obronie interesu wszystkich sędziów Stowarzyszenie Sędziów TEMIS. Mając na względzie te skargi, rzecznik praw obywatelskich zwrócił się do szefowej kancelarii prezydenta w tej sprawie, przede wszystkim w jednym aspekcie, mianowicie w aspekcie dotyczącym przedstawienia uzasadnienia, wyjaśnienia przyczyn, dla którego sędziowie ci nie zostali powołani na stanowiska sędziowskie. Rzecznik w sposób bardzo detaliczny, opierając się na konstytucji, uzasadnia, dlaczego każdy organ władzy publicznej w państwie powinien powiedzieć, że podejmuje decyzję A bądź podejmuje decyzję B. Nie może być tak, że pozostaje w próżni niejako pewien element, ślad stygmatyzowania osób niepowołanych na środowiska sędziowskie. Oni są przecież niepowołani z jakichś przyczyn i opinia publiczna o tych przyczynach powinna wiedzieć. Trzeba pamiętać, że przede wszystkim chyba oni powinni wiedzieć, prawda? Zdecydowanie tak. Każdy ma prawo dowiedzieć się. Konstytucja gwarantuje dostęp do każdej osoby do dotyczących dokumentów i danych. Jeżeli Kancelaria Prezydenta w posiadaniu takich informacji, które negatywnie wpływają na wizerunek takiego sędziego, na jego zdolność do orzekania, powinna ujawnić to tym sędziom, a także myślę, że powinna o tym wiedzieć opinia publiczna. Decyzja dotycząca awansu nie powinna być z pewnością decyzją arbitralną, a jeżeli nie znamy powodów, dlaczego zapadła decyzja odmowna, no pewien element niepewności może się pojawić, co może stygmatyzować takich sędziów i ich dobre imię. No właśnie, panie dyrektorze, to jest tak, że parę lat temu była podobna sytuacja. No i właśnie, czy były rozstrzygnięcia Trybunału?
No, rzeczywiście trzeba powiedzieć, że w tych sprawach Trybunał Konstytucyjny, bądź to umorzył skargi konstytucyjne, wtedy ówczesny Rzecznik Praw Obywatelskich Janusz Kochanowski przystąpił do tych skarg, poparł te skargi, przedstawiając identyczne jak dzisiaj stanowisko przedstawia Rzecznik Bodnar, mianowicie, że każdy organ powinien uzasadniać swoją podejmowaną decyzję wobec jednostki. No, w tamtym czasie Trybunał Skargi Konstytucyjne umorzył, ponieważ sędziowie ci później ochronili swoje prawa, a więc nie było potrzeby rozstrzygania tych skarg konstytucyjnych. Natomiast, bo zostali powołani. Tak, natomiast w przypadku orzeczenia już dotyczącego przepisu ustawy o ustroju sądów powszechnych, dotyczącego powoływania, ten przepis w zasadzie powtarzał przepis konstytucyjny, Trybunał również nie rozstrzygnął tej sprawy, natomiast zapadły tam bardzo ciekawe trzy zdania odrębne. O ile dobrze pamiętam, sędziego Tulei, profesora Biernata, profesora Wróbla, profesora właśnie Piotra Tulei, w których Trybunał, sędziowie ci podkreślali konieczność uzasadnienia decyzji przez każdy organ władzy państwowej i konieczność zachowania pewnej transparentności. Ja z tymi osobiście podzielam w pełni te zdania. Rzecznik Praw Obywatelskich na dzisiaj czeka i oczekuje odpowiedzi ze strony Kancelarii Prezydenta. Dziękuję bardzo. Pan dyrektor Mirosław Wróblewski, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, był moim gościem. Dziękuję, panie dyrektorze. Bardzo dziękuję za rozmowę. Tyle na dziś w moim programie. Anna Gmiterek-Zabłocka. Dziękuję państwu za uwagę i oczywiście zapraszam za tydzień o tej samej porze. A już teraz u nas informacje Radia Tok FM. Twój problem, moja sprawa. Jest 13. Informacje TOK FM. Agnieszka Lipińska. Polscy piłkarze ręczni zmierzą się z Niemcami o brąz na igrzyskach w Rio. Ostrzeżenia synoptyków przed ulewami i burzami dla niemal całej Polski. Kandydat republikanów w wyborach prezydenckich w USA Donald Trump chce zawalczyć o głosy Afroamerykanów. To znów będzie jeden z najważniejszych meczów w historii polskiej piłki ręcznej. Polacy zagrają z Niemcami o brązowe medale Igrzysk Olimpijskich. Krzysztof Sendecki. Niemcy to aktualnie mistrzowie Europy. Do tego już raz w Rio w fazie grupowej z naszą drużyną wygrali. Ale mimo to liczymy na powtórkę sprzed 40 lat. W Montrealu nasi szczypiorniści pokonali RFN, zdobywając jedyny medal Igrzysk dla polskiego szczypiorniaka. Żeby po raz drugi w historii stanąć na najniższym stopniu podium, trzeba zagrać jeszcze lepiej niż w ćwierć w finale z Chorwacją i w przegranym podogrywce półfinale z Danią. Początek meczu o 15.30, natomiast o 19.00 wielki finał. Francja zmierzy się w nim z Danią. Krzysztof Sendecki, TOK FM. Jak dotąd Polacy zdobyli w Rio 11 medali. 2 złote, 3 srebrne i 6 brązowych i w klasyfikacji generalnej medalowej zajmują 29. miejsce. Wczoraj srebro dorzuciła Maja Włoszczowska w wyścigu kolarek górskich, choć jak mówiła po wyścigu, miała nadzieję na więcej. Oczywiście marzyłam o tym, żeby powalczyć o złoto. Czekałam w sumie na ostatni długi podjazd, no ale Szwedka zaatakowała wcześniej i zaatakowała na tyle mocno, że niestety, ale ja już byłam pusta, nie miałam w nogach na tyle siły, żeby pojechać z nią. Mimo to zawodniczka cieszy się z wyniku w Brazylii i z tego, że szczęśliwie zakończyła wyścig. Różne defekty na Mistrzostwach Świata, które miałam w sumie przez ostatnie 3 lata z rzędu, spowodowały, że zawsze byliśmy ostrożni, ale teraz byliśmy jeszcze bardziej ostrożni, jeżeli chodzi o przygotowanie się do tych zawodów. Ja naprawdę sprawdziłam każdy jeden kamień na tej trasie, gdzie można dobić, gdzie można złapać gumę i zachowałam ostrożność do samego końca. Zdobyty w Rio medal Maja Włoszczowska zadedykowała swojemu zmarłemu 2 lata temu trenerowi Markowi Galińskiemu. Synoptycy ostrzegają przed ulewami i burzami. Alerty pierwszego, najniższego stopnia dotyczą niemal wszystkich województw. Mocno popada na zachodzie, z kolei w centrum i na wschodzie burzowo, a w Małopolsce, Świętokrzyskiem i na Podkarpaciu burze z gradem. Podczas burz silnie powieje, w porywach nawet do 80 km na godzinę. Kandydat republikanów na prezydenta Donald Trump zabiega o głosy Afroamerykanów. Amerykański miliarder po serii kontrowersyjnych wypowiedzi nie cieszy się specjalnie dużym poparciem wśród wyborców z mniejszości etnicznych. Mimo to wraz ze swoim sztabem postanowił jednak powalczyć o ich poparcie, czemu dał wyraz na wczorajszym wiecu w stanie Virginia. W pełni zdaję sobie sprawę, że oferta dla społeczności Afroamerykanów jest tą dziedziną, w której partia republikańska musi działać lepiej
i będzie działać lepiej. Partia Republikańska jest partią Abrahama Lincolna i chce, aby ponownie stała się domem dla afroamerykańskiego wyborcy. Wybory prezydenckie w USA odbędą się 8 listopada. Słuchasz informacji TOK FM. Nieczynne trasy kolejowe na Śląsku mogą zamienić się niebawem w ścieżki dla rowerów. Na razie trwa ich audyt. Przegląd szlaków zaczął się od przejazdu odcinkiem, który prowadzi z Bytomia przez Rudę Śląską do Zabrza. A wziął w nim udział m.in. Tomasz Pelc ze Stowarzyszenia Rowerowe Katowice. Nakręciliśmy film, zrobiliśmy zdjęcia, obejrzeliśmy, jak to wygląda. Miejmy nadzieję, że uda się to zaadaptować. Miłośnicy rowerów mają już zinwentaryzowanych około 800 km tras kolejowych. Natomiast wytypowaliśmy około 300 km, które będziemy chcieli dokładnie pomierzyć, sprawdzić stan własności gruntów po to, żeby właśnie takie trasy przygotować. Wyniki audytu będą przedstawione pod koniec roku i jeśli nie będzie przeszkód, to pierwsza trasa może być gotowa w przyszłym, a najpóźniej w 2018 roku. Pogoda. Od zachodu idą deszczowe i burzowe chmury, miejscami w centrum już grzmi. Na termometrach dziś od 20 stopni w Poznaniu, przez 21 we Wrocławiu, 24 w Łodzi i Katowicach, 28 w Warszawie, do 30 w Lublinie. Radio TOK FM, pierwsze radio informacyjne. Filozofów. Godzina filozofów. Tomasz Stawiszyński, dzień dobry. W studiu dr Paweł Boguszewski, dzień dobry. Dzień dobry państwu. Neurofizjolog, Instytut Nęckiego, Polska Akademia Nauk. Rozmawialiśmy jakiś czas temu w pewne lipcowe, upalne popołudnie na temat mitów dotyczących mózgu. No i właściwie obiecaliśmy sobie, że jeszcze ten temat pociągniemy. Z takiej rozmowy, która miała opowiadać o tych konkretnych mitach, o tych konkretnych dziwnych przekonaniach dotyczących tego, w jaki sposób mózg funkcjonuje, przekonaniach dodajmy, to zresztą oczywiście mogą sobie państwo skądinąd odsłuchać tę rozmowę w archiwum Radia TOK FM na stronie internetowej. Wszystkie godziny filozofów są i można sobie tej rozmowy naszej również posłuchać, ale no właśnie się okazało, że tak odpłynęliśmy wtedy w ogólne dywagacje dotyczące no, metodologii, trochę powodów, dla których często różne przekonania, które niewiele mają wspólnego z rzeczywistością, wybieramy i się ich trzymamy bardzo silnie. Także całego tego wymiaru, nazwijmy to biznesowo-marketingowego, który za pewnego rodzaju przekonaniami mitycznymi właśnie stoi. Tutaj takim klasycznym przykładem było te nieszczęsne 10% mózgu, które rzekomo wykorzystujemy, co jest nieprawdą, ale jest to coś takiego, co świetnie się sprzedaje, no bo jeśli ktoś będzie nam wmawiał, że 10% tylko wykorzystujemy i że on ma urządzenie albo, nie wiem, jakieś warsztaty takie prowadzi, dzięki którym będziemy mogli te pozostałe 90% uruchomić, no to oczywiście chętnie mu zapłacimy pieniądze, jeśli będziemy przekonani, że on mówi prawdę i tak dalej, i tak dalej. I jak powiadam, trochę odpłynęliśmy w ogólne rozważania, które też są istotne przecież, no ale obiecaliśmy sobie, że przy najbliższej okazji porozmawiamy jeszcze o pewnych konkretnych mitach właśnie i oto jesteśmy z listą konkretnych mitów. Troszeczkę powtórzyć takie najważniejsze konkluzje, jakie mieliśmy. Pierwsza to jest taka, że mity są i są bardzo dobrze zakorzenione i czasami biorą się po prostu z pewnego rodzaju rozwijającej się wiedzy na temat jakichś zjawisk. Czyli powstawanie mitów no, jest pewnego rodzaju procesem naturalnym rozwoju nauki, gdzie być może pewne zjawiska są nie do końca zbadane, gdzie zastosowano pewne uproszczenia i nie zostało to dalej zweryfikowane. Mówiliśmy też, że te mity w internecie, w dobie internetu się przepięknie propagują, ponieważ niestety wyszukiwarki pozycjonują stronę według ilości odwiedzin, a nie według jakości materiału, według naukowości materiału. W związku z tym, jeżeli chcemy znaleźć jakąś bzdurę w internecie, na pewno ją znajdziemy. No i też mówiliśmy o tym, że w przypadku właśnie różnego rodzaju mitów bardzo często są wykorzystywane, to co wspomniałeś przed chwilą, właśnie marketingowo. Mianowicie
sprzedają prostą, uproszczoną wiedzę, co więcej od razu podając pewnego rodzaju rozwiązania. I mówiliśmy o tym, jak weryfikować te rozwiązania. I tutaj były takie dwie podstawowe metody, a mianowicie trzeba weryfikować, czy stwierdzenia, czy teorie, na których opierają się twórcy tego typu terapii, czy leków, czy innych urządzeń, czy to się rzeczywiście jakoś, można powiedzieć, no, jest rozsądne, czy to się w ogóle, czy to ma sens, co nie jest takie łatwe, bo niestety oczywiście różnego rodzaju osoby zajmujące się zawodowo wymyślaniem tego typu oszustw w złej wierze, nie takie, które mówię, że w dobrej, tylko w złej wierze, no wiedzą, jak to ładnie ubrać w pseudonaukowe łaszki, zawsze znajdą jakiegoś człowieka z tytułem, któremu po odpowiednim zapłacie, no można powiedzieć, on będzie namaszczał swoją naukowością, najczęściej bardzo nikłą, ale zawsze jakąś właśnie taki produkt. I druga metoda, dużo łatwiejsza, mianowicie żądanie weryfikacji efektów, czyli nie należy absolutnie kierować się tym, że ktoś opisuje, jak mu było wspaniale po czymś, tylko raczej żądać pokazania efektywności wykazanej przez inne ośrodki naukowe, które są niezależne od twórcy. Tak? To była tak jakby taka główna konkluzja. No i tutaj może się właśnie zacząć już powoli znęcać nad konkretnymi mitami. Zawsze jak wpiszemy mity w mózgu, to zawsze ten 10%... O tak, to jest zawsze absolutny hit, jest... i zawsze na pierwszym hit miejscu. Tak. No i dobrze, teraz w takim razie wcześniej mówiliśmy ogólnie, jak te mity szarpać. A skąd się to wzięło? Ty trochę tłumaczyłeś w tej poprzedniej rozmowie, że to mogło mieć związek z tak zwanymi savantami, czyli takimi osobami, które mają pewnego rodzaju dyspozycje do jakichś niezwykłych umiejętności czy zdolności. To są często osoby o zaburzonych osobowościach albo, nie wiem, z ograniczeniem pewnych funkcji poznawczych na przykład, ale za to dysponujące jakąś szczególną umiejętnością, na przykład związaną z tym, że mają jakąś niezwykłą moc obliczeniową i są w stanie dokonywać, mówiąc potocznie, w głowie jakichś operacji, skomplikowanych operacji matematycznych. Liczby pierwsze, mnożenie ogromnych liczb wielocyfrowych, tak dalej. Ale tak naprawdę, jak rozumiem, źródła tego konkretnego przekonania o tych nieszczęsnych 10% nie są znane. No i teraz tak. Znaczy, to ginie, można powiedzieć, tam są różnie ludzie podają, że to jest wynik właśnie badań nad komórkami, które wysyłają sygnały co jakiś czas, a nie cały czas, czy to jest właśnie pewnego rodzaju przejęzyczenie się, gdzie badając tych savantów, badacze myśleli, że to nie chodziło o 10% mózgu, chodziło o pewnego rodzaju część zdolności. To znaczy, że w pewnych warunkach możemy mieć dużo lepsze zdolności, na przykład do zapamiętywania się, uczenia się, niż zwykle. Ale to raczej im chodziło o zdolności, a nie mózg. No i to właśnie trzeba rozdzielić. Możemy mówić o tym, że nie wykorzystujemy całych zdolności swojego mózgu i z tym stwierdzeniem ja się zgodzę. Bo tutaj jest ogromna rola motywacji. I tego typu badania są bardzo liczne, które pokazują, że dając siebie wszystko, czy to w sporcie, czy dając się wszystko intelektualnie, nasz mózg jest leniwy, a mianowicie magazynuje pewien zasób, który nie do końca trzeba zużyć od razu. I to, czy po niego sięgniemy, czy nie, zależy od tego, jak bardzo chcemy coś zrobić. Jeżeli się każe wykonywać jakieś proste ćwiczenie fizyczne, najczęściej oczywiście studentowi amerykańskiej uczelni, ale potem mu się powie, że jak zrobi je dużo lepiej, to tutaj zamiast $50 dostanie $250, to nagle się okazuje, że te siły się gdzieś znajdują. Tak? Czyli jest to kwestia motywacji, ale w odniesieniu do zdolności. Tylko że problem jest taki, że mówienie tu o jakichkolwiek liczbach konkretnych jest pewnego rodzaju nadużyciem. Możemy powiedzieć o 10%, to musimy znać 100%. A takiego 100% nie znamy. Na przykład w przypadku pamięci. Każdy narzeka na swoją pamięć. Tak? Nie pamiętamy, gdzie zostawiliśmy klucze, nie możemy sobie przypomnieć różnych dat, faktów. W dobie elektroniki, kiedy każdy z nas ma urządzenie z ekranem, nawet mamy takie przed sobą, tak? No to już coraz mniej musimy rzeczy pamiętać. Natomiast byli ludzie obdarzeni fantastyczną pamięcią. Tutaj odnieść się możemy do savantów, na przykład do Kima Pika, który podobno miał zapamiętane około 12 tysięcy książek. To znaczy pamiętał, na której stronie co było napisane. Nie do końca rozumiał to, o co chodzi, ale miał w głowie gdzieś, w nasze neurony, znaczy jego neurony, wbudowaną tą wiedzę.
Albo na przykład Salomon Szereszewski, czyli taki mnemonista rosyjski, który też... Mnemonista, czyli człowiek zapamiętujący. Zapamiętujący, co pokazuje nam, że ta tkanka mózgowa nam ma pewien potencjał do przechowywania dosyć dużej informacji. Natomiast my cały czas nie wiemy, ile to jest to 100%, tak? To znaczy, gdzie jest ta granica. W związku z tym procenty tutaj jest pewne nadużycie. No dobra, ale to są zdolności. To jest to, co jak możemy wykorzystać nasz mózg. Natomiast w przypadku już takiego twardego mitu, że używamy tylko 10% mózgu, to jest to absolutnie bzdura. Jest to absolutnie bzdura. Ponieważ mózg nie działa na takiej zasadzie, że tylko kawałeczek sobie działa, reszta śpi, jest nieużywana. On działa cały. To jest troszkę tak, ja zawsze takie daję porównanie jak z samochodem. Mamy samochód, który może jechać 200 km na godzinę, ale jedziemy 20 km na godzinę, to cały czas jedziemy całym samochodem. To nie jest tak, że tylko kierownicy 10% samochodu jedzie. Tak, dokładnie. Czyli tu akurat mózg cały działa. I to jest potwierdzone oczywiście bardzo licznymi badaniami nowymi, gdzie jeżeli każemy wykonywać nawet proste zadania, typu na przykład decyzja, czy wcisnąć prawy czy lewy guzik na widok odpowiedniego koloru, to tam jest zaangażowana większość naszego mózgu. Tak? Bo tutaj jest oczywiście cała kwestia struktur, które przetwarzają obraz. To jest cały płat potyliczny, gdzie siedzą właśnie ośrodki, które muszą zobaczyć kształt, do tego kształtu dopisać kolor. To są oczywiście później struktury, które muszą rozpoznać, czy ten kolor jest taki, który był zadany do wciśnięcia guzika, czy nie. Potem musi to być przełożone do naszej kory przedczołowej, gdzie jest podejmowana decyzja. To idzie do struktur ruchowych, które muszą wiedzieć, gdzie jest guzik, jak go wcisnąć i wykonać całe zadanie. Najprostsze tego typu zadanie mentalne, reakcja na prosty bodziec wzrokowy, angażuje większość naszego mózgu. Oczywiście te struktury nie działają na, można powiedzieć, pełną parę i tak naprawdę im lepiej będziemy wykonywali zadanie, kiedy na przykład takie zadanie już się nauczymy super wykonywać, będziemy je wykonywali, jak to się mówi potocznie, na pełnym automacie, tak naprawdę nasza aktywność mózgu spadnie. Mianowicie on będzie musiał wykonywać, zużywać mniej energii niż zwykle, ale znowu to jest aktywizacja nie kawałków, tylko ogromnych obszarów, które są ze sobą połączone. Czyli no, nowoczesne obrazowanie pokazuje jasno. Używamy zawsze całego mózgu. No i dobrze, to jest oczywiście dowód, który no, dla mnie przemawia, że nie ma czegoś takiego jak to wykorzystywanie 10%. Natomiast z jeszcze innej strony... No, tutaj jest jeszcze jakieś inne przekonanie, myślę, pod spodem gdzieś ukryte, no bo to jest ta taka warstwa zewnętrzna, powiedzmy, tego mitu, że oto tam właśnie jakieś tylko 10% nam działa. Ale jest jeszcze jakieś takie przekonanie, że pewnego rodzaju funkcje poznawcze w jakimś uśpieniu w nas tkwią, to znaczy, że my w gruncie rzeczy mielibyśmy znacznie większe kompetencje poznawcze, moglibyśmy znacznie więcej widzieć i więcej dostrzegać na przykład w rzeczywistości, gdybyśmy uruchomili jeszcze jakieś obszary tego instrumentu, który posiadamy w czaszkach czy w czaszce, a który tam nieużywany leży. To znaczy, wracając jeszcze, nim przejdziemy do tych nowych takich rzeczy, to jeszcze jest jedna kwestia. To by się zupełnie nie opłacało z punktu widzenia ewolucji. No, mózg jest najbardziej energożerną tkanką w naszym ciele. Czyli gdyby tak po prostu byłoby to dawno zredukowane. Jakby było używane tylko 10%, to byśmy mieli tylko 10% tego mózgu, bo cała reszta cały czas zużywa ogromną ilość energii. To, co nieużywane... 20% energii, a ma zaledwie 2% masy naszego ciała. To, co nieużywane, zanika, chcesz powiedzieć po prostu. W ewolucji jest wyrzucane. Doktor Paweł Boguszewski jest Państwa gościem. Za moment wracamy do tej rozmowy. Mam nadzieję, że nie zanikniemy po drodze. 13.20. Agnieszka Lipińska. Srebro Mai Włoszczowskiej w Rio to 11 medal Polaków na tych igrzyskach. Dziś o medal powalczą m.in. szczypiorniści. Krwawy zamach bombowy na weselu w tureckim mieście Gaziantep niedaleko granicy z Syrią zginęło co najmniej 50 osób. Dziennikarka rosyjskiej niezależnej Nowej Gazety Julia Łatynina oblana fekaliami. Do incydentu doszło niedaleko Kremla. Więcej informacji o 14. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
Godzina filozofów. I jesteśmy ponownie. Udało się nie zaniknąć, jeszcze przynajmniej. Doktor Paweł Boguszewski wciąż w studiu. Raz jeszcze dzień dobry. Dzień dobry Państwu ponownie. No właśnie rozmontowałeś ten mit o 10%. Nie wiem, czy coś jeszcze chciałbyś dodać do tego, co powiedzieliśmy na ten temat? No, rozmontowaliśmy go i fizycznie pokazując, że no, badania aktywności metabolizmu mózgu wskazują na to, że wszystkie obszary działają, oczywiście w różnym stopniu, w różnej intensywności. To jest między innymi podstawą takiego nowoczesnego neuroobrazowania, gdzie się właśnie szuka tych miejsc, które nagle działają troszeczkę bardziej intensywnie, ale w momentach, kiedy one teoretycznie mniej działają, one też cały czas są aktywne. I z drugiej strony właśnie to podejście ewolucyjne, że no, to by było zupełnie bez sensu utrzymywanie 90% czegoś, co zżera energię i nic nie robi. To ewolucja nie lubi tego typu rozwiązań i bardzo szybko je redukuje. Nie mielibyśmy tak dużego mózgu. Natomiast no, ten mit 10% on jest niestety silny, bardzo on, że tak powiem, jest nośny. I tu wspomniałeś o tych zdolnościach. Mianowicie no, popularne z popkultury tak filmy pokazują, żebyśmy zdobyli nowe zdolności. Byśmy nagle mogli dokonywać telekinezy, dokonywać aktów telepatii, zatrzymywać czas i tak dalej, i tak dalej. No tutaj to już oczywiście jest całkowite... No, jedna rzecz mi się przypomniała w tym kontekście, od której skądinąd też jakiś czas temu w Godzinie Filozofów tutaj w Radiu Tok FM rozmawialiśmy, czyli te ciekawe doniesienia dotyczące neuroobrazowania mózgów będących pod wpływem LSD i porównywania ich z tymi mózgami, które w takim zwykłym stanie świadomości przebywają, że tam mieliśmy taką sytuację, że właściwie te no jakby równolegle zaktywizowane funkcjonowały tam różne ośrodki, taka sieć się pojawiła w zaktywizowanych ośrodków w tych mózgach poddanych działaniu LSD. To trochę tak wyglądało, jak się patrzyło okiem laika, tu od razu przecież powiem, że ja się na tym nie znam, na tych skanach, ale jak się to oglądało okiem laika, to miało się takie wrażenie, że właśnie ten mózg to jest taki mózg, który funkcjonuje na 100%, nie, że tam jakieś trzy miejsca się w nim świecą, tylko po prostu wszystko się świeci i jakaś synergia niezwykła występuje pomiędzy różnymi podzespołami czy układami w takim mózgu. On trochę wyglądał, jakby tak pracował na 100% właśnie. To, nie, no, nie wiem, czy ale Państwo to znaczy, że dobrze pracował. No, no właśnie, to jest inna sprawa. Obecności tej substancji on pracował dobrze. Bo się odwołuje do takich badań, tu powiem tym z Państwa, którzy nie mają o tym w tym momencie, którzy o tym nie słyszeli albo nie wiedzą, o czym mowa. Badania niedawno opublikowane i bardzo szeroko komentowane w internecie, jak Państwo to wgooglują, to Państwo bez wątpienia w krótkim czasie to znajdą. Chodzi o to, że przeprowadzono eksperymenty z skanerem, urządzeniem do neuroobrazowania właśnie, pokazujące, w jaki sposób funkcjonuje mózg pod wpływem LSD. No i ciekawe wyniki, bo się okazało, że no właśnie wygląda tak, jakby wszystko w nim naraz pracowało, podczas gdy mózg przebywający, czy osoby, która jest w zwykłym stanie świadomości, ma zaktywizowanych tylko kilka takich ośrodków czy elementów. To dobrze, odniesiemy się do tej kwestii. Tutaj dopowiem tylko, że to badanie dlatego było ciekawe, że było rzeczywiście jednym z pierwszych, no bo substancja akurat jest znana od bardzo dawna, od lat 60. Była wtedy też intensywnie badana i też pod kątem chociażby próby użycia jej w terapii jako leku. Natomiast potem to zostało zarzucone, bo okazało się, że się niespecjalnie to daje kontrolować, niespecjalnie to daje powtarzalne efekty. Wracamy do tej powtarzalności wyników naukowych, która jest podstawą uznania czegoś, że rzeczywiście coś jest faktem. Natomiast to było pierwsze badanie, gdzie badacze dostali zgodę, bo to jest oczywiście, badacze nie są, może nie myślę, że to są tacy szaleni naukowcy, którzy łapią, co mają pod ręką, wkładają do skanera i tam robią, co im się żywnie podoba. Tu oczywiście jest ogromna ilość obostrzeń etycznych. Mianowicie uzyskali zgodę właśnie na sprawdzenie na zdrowych osobach, czyli osobach, które nie są pacjentami, które
przy okazji się bada, właśnie efektów działania tej substancji LSD na mózg, i to było tak naprawdę pierwsze właśnie neuroobrazowanie w skanerze fMRI, które pokazywało, jak ten mózg się zmienia, jakiego aktywność się zmienia właśnie pod wpływem tego typu substancji. I teraz ten obraz, który powiedziałeś, że tak się pięknie wszystko zapala, tam chodziło o to, że naukowcy badali tak zwany, to się nazywa resting state, to znaczy taki specjalny odmianę funkcjonalnego rezonansu magnetycznego, która pokazuje, jak pewne obszary mózgu próbują ze sobą współpracować na zasadzie skorelowanego z używania energii. Tam się okazało, że rzeczywiście ta korelacja się pojawia pomiędzy większą ilością naszych struktur, co wcale nie znaczy, po pierwsze, że cała reszta nie działała, bo mogła działać tylko nie będąc w korelacji, tak? Czyli po prostu działa, ale troszeczkę w innym rytmie, ale działa. Natomiast działa, ale każda osobno, tak. A tutaj jest taka synergia, nie, tak? Nie, może tych sieci było mniej po prostu nierozbudowanych. Natomiast to jest oczywiście kwestia taka, czy to coś daje jakiś plus. I okazuje się, no nie odczucie do końca. Odczucie jest... jedni z wszechświatem. Brak kontaktu z rzeczywistością. Smoki tam gdzieś nie ma. Jedność, tak? Możliwość, możliwość utraty życia z powodu tego, że widzimy coś, czego nie ma, tak? Czyli to tutaj oczywiście... Głębokie poczucie sensu. Sens, no tak. Ty dajesz pozytywne, ja daję negatywne. Nie, bo to nie jest normalny stan dla mózgu, tak? Czyli ten efekt, który uzyskano tam w tym skanerze, tej współpracy w większości ośrodków, pokazywał pracę mózgu, który jest de facto pracą zaburzoną, tak? I to produkuje pewnego rodzaju wrażenia sensoryczne, których nie ma. Czyli mózg nie spełnia swojej funkcji, do której został stworzony, czyli właśnie odbierania rzeczywistości i przetwarzania bodźców relatywnych do tego, co się dzieje w otoczeniu. W związku z tym ten obraz raczej pokazuje mózg, który kiepsko działa. To jest tak, jakbyśmy chcieli, nie wiem, iść do przodu, ale podnosimy obydwie nogi naraz do góry, tak? No jest piękna korelacja pomiędzy tymi nogami. Możemy spróbować. Będzie to trochę wyglądało być może jak Ministerstwo Dziwnych Kroków, tak? Bardzo ostatnio ten często wspominany przy okazjach różnych politycznych sytuacji. Natomiast wracając do tego właśnie tych 10% mózgu i tych dodatkowych zdolności, a mianowicie akurat co do tych zdolności paranormalnych, o których wspomniałem wcześniej, no to takie badania były. To znaczy niekoniecznie przy okazji właśnie w tych 10%, tylko w latach 50., 60., 70. były środki wiadomo, to jest coś, co można byłoby fantastycznie wykorzystać w przypadkach, znaczy do celów wojskowych. Także takie ośrodki były i w Związku Radzieckim, i w Stanach Zjednoczonych. Niektórzy twierdzą, że do tej pory są i że tak naprawdę wszystkie próby zbadania tego typu zdolności, które dały jakiekolwiek efekty, a dały, tylko się to przed nami ukrywa, zostały właśnie przejęte przez wywiady, instytucje wojskowe działające w daleko idącej konfidencji, i to oni się posługują tymi telepatami, którzy, o których nam się mówi, że tak naprawdę nie istnieją. No i tutaj oczywiście niestety zawsze można powiedzieć, że jest to teoria totalnie spiskowa i naukowcy nie mają dostępu do ale brzmi bardzo spójnie. Natomiast raczej konkluzja z tych badań, które były prowadzone rzeczywiście przez ośrodki niekoniecznie zamknięte i były publikowane, jest taka, że nie znaleziono nic. To znaczy rzeczywiście ośrodki, które próbowały się zajmować tą percepcją pozazmysłową, czy właśnie takimi zjawiskami jak telekineza czy telepatia, te rzeczy poddane bardzo ścisłej kontroli, bardzo ścisłej reżimowi naukowemu znikają. $1 milion Fundacji Randiego cały czas leży. Dobrze pamiętam. Tak, leży, oczywiście. Tak, to jest nagroda, która jest do odebrania przez kogoś, może kto udowodni jakiekolwiek działanie paranormalne. Może powiem, o co chodzi. James Randi, niegdyś prestidigitator, bardzo znany, występujący pod pseudonimem Amazing Randi, obecnie już bardzo wiekowy pan z długą siwą brodą, prawie 90-letni, od lat 70. mniej więcej zajmować się zaczął, kończąc tę karierę prestidigitatora, demaskowaniem różnego rodzaju przypisujących sobie nadnaturalne zdolności oszustów, czyli takich osób, które twierdziły, że posiadają jakieś niezwykłe zdolności nadzmysłowego oddziaływania, czy
nadzmysłowej percepcji. No i on się po prostu jako iluzjonista, jako prestidigitator właśnie przyglądał temu, w jaki sposób oni dokonują prezentacji tych swoich niezwykłych umiejętności i w przypadkach 10 na 10 stwierdził, czy stwierdzał, no, że dokonuje się tutaj pewnego rodzaju triku, nadużycia, że to jest takie czy inne oszustwo. Między innymi zdemaskował takiego bardzo kiedyś popularnego telekinetyka Uri Gellera, który robił niezwykłą karierę, wyginając łyżeczki, w ogóle dokonując jakichś niezwykłych operacji o charakterze magicznym. Randy przygotował no, po prostu warunki stworzył takie, żeby łyżeczkę po prostu dał mu swoją łyżeczkę. Stworzył warunki, których Uri Geller no, nie mógł stosować swoich sztuczek i niestety okazało się, że łyżeczki jakoś przestały się wtedy wyginać. Była to bardzo głośna sprawa. W każdym razie $1 milion oczywiście dalej w rozwijaniu kariery Uri Gellera. To prawda, to prawda. Niestety to jest ta potęga mitu. To prawda, to jest w ogóle skądinąd jeszcze ciekawe, ale $1 milion od tam 78 czy 9 roku czeka w Stanach Zjednoczonych na każdego, kto będzie w stanie udowodnić jakiekolwiek zdolności paranormalne, jakiekolwiek zdolności, które wykraczają poza to, co współczesna nauka na temat ludzkich możliwości mówi. No tylko są to warunki kontrolowane, takie, w których nie można, znaczy musi wystąpić oddziaływanie pozazmysłowe, bo na poziomie zmysłowym się czegoś zrobić nie da. No, jak do tej pory nikomu się jeszcze nie udało tego wykazać, choć bardzo wiele osób próbowało, ale... Co jest według mnie no, pewnego rodzaju właśnie dowodem, że no, nie da rady, to raz, a dwa... na to, że właśnie łączenie tego z tym mitem 10%, od czegośmy zaczęli, no też nie do końca ma sens. Ale tak? To jednak, Paweł, szkoda, powiem ci szczerze. Ja żałuję, że nie ma takich możliwości. Jakoś to by tak trochę, no nie wiem, powodowało, że ta rzeczywistość by się wydawała jeszcze może jakoś właśnie bardziej taka no, niezwykła, zjadliwa też zarazem. Jakaś taka, może coś jeszcze może gdzieś jest, a tu po prostu wszystko się okazuje. Ale chciałbyś, żeby ktoś czytał twoje myśli? No nie, ale to przynajmniej mógłbyś sobie przyciągnąć kubek z kawą za pomocą myśli. To by było wygodne dosyć. To by przynajmniej sugerowało, że jest jeszcze coś poza tylko tym ciałem, tym wszystkim, no, że jednak coś jest. Bardzo przepraszam, ale nie widać nic. No dobrze, to może kolejny mit. I want to believe. Tak, może jakiś kolejny mit. No chociażby słynne półkule mózgowe. O właśnie. Tak, półkule to jest mózgowe. Też kolejny mit, który jest fantastycznie zakorzeniony. Prawa emocje, lewa intelekt, no i najlepiej jest lewa synchronizować. To... prawa sztuka. Właśnie. Będzie najlepiej burza. Synchronizować do żonglowania piłeczką. No, i wtedy burza. Po prostu jesteśmy...